Dzień dobry Państwu. Dziś moim gościem jest prezydent Włocławka Andrzej Pałucki. Witam Panie Prezydencie. Dzień dobry Państwu. Panie Prezydencie, spotykamy się już w ostatnich dniach tego roku. Proszę powiedzieć, czy ma Pan w zwyczaju robienie sobie takich podsumowań rocznych swoich sukcesów, porażek? Ja myślę, że każdy ma. I to w różnej zakresie, czy w sensie prywatnego bilansu, czy tego służbowego, w wypadku moim akurat zarządzania miastem. I jeden i drugi, zawsze takie refleksje pod koniec roku przychodzą, że jest to okres sprzyjający, bo nawet w rachunkowości jest okresem bilansowym i takie bilanse zawsze każdy, myślę, że każdy, ale ja na pewno robię. Jeśli chodzi o te sprawy zawodowe, to bilans jest na plus czy na minus? Bilans jest dobry. Nie powiedziałbym bardzo dobry, bo to nigdy tak nie jest. Zresztą chyba większość ludzi, którzy działają publicznie, ma niedosyt tego, co robi, bo przecież nie zawsze wszystkie plany uda się zrealizować. Natomiast stopień zaawansowania realizacji planów gospodarczych miasta wypada pozytywnie. Zresztą akurat tak się zbiegło, że przecież pod koniec tego roku była połowa kadencji. Pierwszy rok kadencji minął i to było przedmiotem publicznego bilansowania, podsumowywania tego, co się udało. I nawet powiem szczerze, że takie momenty dopiero uświadamiają zakres tego, co się uczyniło i zakres tego, co jest jeszcze do zrobienia. Panie Prezydencie, niedawno opozycja również podsumowała ten miniony rok. Oczywiście jak to opozycja z reguły, no pozytywów nie znalazła. Widziała same negatywne skutki pana tegorocznych dokonań. A proszę powiedzieć, jak to wygląda z pana perspektywy? Co jest według pana tym najpozytywniejszym? No i może jeżeli rzeczywiście jakieś negatywne działania, które no niekorzystnie wpłynęły na miasto, dostrzega pan w swoim... Pewnie, że dostrzegam. W przeciwieństwie do opozycji dostrzegam i pozytywy. To znaczy tak, święte prawo opozycji jest krytykować i wytykać błędy, potknięcia. Ale również święte prawo opozycji jest przedstawiać koncepcję wychodzenia z sytuacji patowej, jeżeli za taką uważa, bądź przedstawiania propozycji, co powinno się zrobić. Tak się składa, że w włocławskim samorządzie opozycja właściwie tylko mówi, że wszystko jest źle. Ja nie spotkałem się z żadnym programem, z żadną propozycją, która bilansowałaby się. Właśnie na wczorajszej sesji Rady Miasta gdzie właściwie nie pozostawiono suchej nitki na tym, co dzieje się w mieście, stwierdziłem jedną rzecz, która jest niezaprzeczalna. Po długotrwałej i burzliwej dyskusji nie padł żaden wniosek dotyczący zmian w budżecie, który byłby zgodny z ustawą o finansach publicznych. Czyli mam wrażenie, że to jest taka krytyka dla krytyki? Że jestem przekonany, że tak jest. Bo gdyby, to przecież ustawa o finansach publicznych powinna być znana radnym i nie zgłoszono żadnego wniosku, żadnej propozycji przesunięcia w budżecie. Co moim zdaniem świadczy o tym, że budżet jest dobrze opracowany. Tylko po prostu jak się nie ma własnej koncepcji, to pokrywa się swój brak koncepcji wrzaskiem łapaj złodzieja. No właśnie. A propos tego wrzasku, panie prezydencie, no bo te sesje Rady Miasta są bardzo burzliwe. Są czasami no wręcz brutalne. Radni nawzajem się atakują, radni atakują prezydenta. I tak naprawdę ten poziom tej debaty politycznej w Włocławku jest dosyć niski. Czy ma pan jakiś plan albo sposób, nie wiem, pomysł na to, jak to w tym nowym roku zmienić? Czy w ogóle to się da zmienić? Czy pan jest zainteresowany takimi zmianami? Ja myślę, że wszyscy włocławianie są zainteresowani, aby ten poziom wzrastał i aby dyskusje były bardziej ucywilizowane. Wczorajsza sesja Rady Miasta trwała od godziny 9 rano, a skończyło się po 22. W odczuciu tych wszystkich, którzy mają doświadczenie w samorządzie, ta sesja mogła skończyć się w 2-3 godziny.
Ja już zakładam z przerwami. Gdyby merytorycznie dyskutowano, to po 3 godzinach powinna się ona skończyć. Natomiast trwała godziny 13. Też z przerwami. Ale wynikało to tylko z tego, że właściwie szukano tak zwanych haków, wymyślano inwektywy pod wspólnym adresem. Natomiast właściwie to merytoryczna część zajmowała niewiele czasu. Czy ja mam na to wpływ? Nie mam. Oczywiście wpływu z kilku powodów, przecież ja nie jestem radnym. Ustawodawca tak sporządził, zresztą zupełnie bardzo mądrze, że prezydent jest organem i rada jest organem. Prezydent ma mandat równy całej Radzie, ponieważ jest wybrany w powszechnych wyborach, natomiast radni są wybierani w poszczególnych okręgach, a mają cząstkowe mandaty, a więc suma dopiero daje. Chociaż tak naprawdę to na prezydenta oddało więcej osób głosów niż suma wszystkich głosów na radnych. A więc, ale generalnie zakłada się, że to są mandaty równe, mandat całej Rady i prezydenta. Natomiast ja słyszę na sesjach Rady, bo radny, który ma tam 100, 200, czy 300, czy 400 głosów, mówi, ja reprezentuję społeczeństwo, podkreślając, że jakoby prezydent nie reprezentował społeczeństwa, który przecież ma mandat ogólnomiejski. A więc ja myślę, że zadufanie, chęć takiej zajadłości w stosunku do drugiej strony, a przecież nie powinniśmy być stronami. Przecież gdybyśmy rozmawiali merytorycznie o problemach miasta, o sposobach rozwiązywania, bylibyśmy dużo dalej. Ale czemu tak się nie da, panie prezydencie? Nie wiem, ponieważ bardzo się upolityczniają ugrupowania w Radzie Miasta. Ma pan wrażenie, że to już jest kampania wyborcza z dniem właściwie pierwszej sesji już? No, kampania ma swoje prawa i to jest zupełnie oddzielna historia. Ja boleję nad tym, że to, co dzieje się na szczeblu centralnym, tak szybko przenosi się, ta brutalizacja życia politycznego przenosi się na samorządy. Przecież nie jestem nowicjuszem w działaniach samorządu. To już jest kilka kadencji w różnych formach mojej działalności w Radzie Miasta. I pamiętam te pierwsze etapy samorządu, gdzie wydawało się, że wszyscy uczymy się samorządności, były spory merytoryczne. Niewielkie fragmenty trafiały się jakiegoś sporu politycznego, ale potem wszyscy razem rozmawialiśmy, siadaliśmy na komisjach, na których rozkładano wszystko na czynniki pierwsze. No właśnie, a jak jest na komisjach, panie prezydencie? Czy takie same emocje, jak... Nie, na komisjach nie ma żadnych emocji, dlatego że... To znaczy tak, ja szczerze mówiąc nie uczestniczę w posiedzeniach komisji, ale z pewnością w tym uczestniczą dyrektorzy i dyrektorzy wydziałów i zastępcy, państwu, którzy są w danym pionie, bo oni są od tej merytorycznej części w tych zakresach, ale z relacji, które mam, to i z protokołów, które dostaję, to jest tak. Albo się opozycja wstrzymała od głosowania, albo w dyskusji nie brała udziału, a potem na sesji Rady, albo wszyscy przegłosowali, a na sesji Rady Miasta odwrotnie. A więc komisje, które powinny być tym ciałem roboczym wypracowującym, właściwie nic nie wypracowują, ponieważ nigdy jak dostanę protokół z komisji, to nie wiem, czy tak samo będzie na sesji. Te same osoby zupełnie inaczej zachowują się na sesji niż w czasie pracy komisji. Stąd też to wszystko przestaje spełniać swoją rolę, ponieważ nie ma. Komisja jest tym elementem, który jest etapem konsultacji pomysłów, powiedzmy, prezydenta. I jest jednocześnie tą płaszczyzną, która wypracowując opinię, analizuje wszystko dogłębnie. I jak komisja podjęła uchwałę popierającą, no to ci sami radni zaopiniowali pozytywnie, powinni tak samo zachowywać się na sesji. Tymczasem na sesji jest zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. I to bardzo często zupełnie inaczej. Stąd też ja na ostatniej sesji Rady Miasta w związku z takim ble, 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 a nie konkretnymi propozycjami co do budżetu, co by należało zmienić, zaproponowałem, ponadto padł zarzut, że jest to budżet autorski prezydenta Andrzeja Pałuckiego. Oczywiście, że tak, bo ustawodawca uznał tylko jednego autora.
wójta, burmistrza czy prezydenta. Zawsze to jest autorski każdego z tych organów, który reprezentuje samorząd. Rada zatwierdza, bądź nie zatwierdza, bądź wnosi jakieś poprawki. I zaproponowałem, że proszę bardzo, może nie być budżet autorski, choć to teoretycznie jest nie bardzo możliwe. Zawsze biorę odpowiedzialność jednoosobowo za budżet. Ja mam spisane, udokumentowane wszystkie propozycje radnych, którzy podnoszą, że ja nie słucham, co oni mówią. I te propozycje sprawdzają się do tego, że mówię, proszę Państwa, proszę bardzo, ja zrobię taki budżet, w którym zawrę wszystko to, co wyście chcieli. Tylko jak to zrobimy, to przez 10 lat we Włocławku nawet nie będzie pieniędzy na oświetlenie uliczne. Bo to są same propozycje, jak wydać pieniądze, a nie jak pozyskać pieniądze. To się nijak lewa strona z prawą nie bilansuje. Cisza na sali. Nikt nie wyraził zgody na taką propozycję. Proszę bardzo, tylko wtedy napiszemy, że autorami tego projektu budżetu są ten. Nie, radni z imienia i nazwiska. Nie radni globalnie, tylko z imienia i nazwiska. I gwarantuję, przez 10 lat nawet nie będzie na oświetlenie uliczne. I tylko jednoroczny budżet taki, jak zrealizujemy. A więc jak się nie ma własnych pomysłów, to się krzyczy, że wszystko jest złe, nie podając, co zrobić, żeby dobrze. Takim znanym już elementem to jest, wychodzi się i mówi tak, za prezydentury Andrzeja Połuckiego zniknęło tyle i tyle przedsiębiorstw. Za prezydentury Andrzeja Połuckiego wzrosła liczba bezrobotnych. No właśnie, jak jest z tym bezrobociem? No właśnie, z bezrobociem jest tak jak w całej Polsce. Ponadto województwo kujawsko-pomorskie niestety jest na przedostatnim miejscu. No właśnie, co się stało w tym ogóle negatywnym. W naszym województwie ostatnio? Tylko warmińsko-mazurskie jest w gorszej sytuacji, a czasem się zrównujemy. A byliśmy przez całe lata gdzieś tam po środku. Ten kryzys gospodarczy i recesja w gospodarce nasze województwo dotknęła wyjątkowo dotkliwie. Ale samorządy nie mają ograniczone instrumenty. A więc rolą samorządu jest stwarzanie warunków dla funkcjonowania. No właśnie, a w Pana ocenie udało się Panu te warunki stworzyć? Zdecydowanie tak. Przykładem jest tego inkubator, przykładem tego jest strefa gospodarcza. No właśnie, mamy dobrą wiadomość, już na koniec roku została włączona strefa włocławska do specjalnej pomorskiej strefy gospodarczej. Tak. Właśnie w dniu wczorajszym na posiedzeniu rządu wreszcie, mówię to z niepokojem i satysfakcją. No tak, bo po zdjęciu z porządku obrad to już od września jest zdejmowane. I była już obawa, że może w tym roku w ogóle się nie uda i co będzie w przyszłym. Pierwszy sygnał był połowa września, połowa października, połowa listopada i już w grudniu, przecież dwa tygodnie temu było zdjęte z porządku obrad. Teraz na szczęście już się stało. I te warunki są spełnione. Mało, ja w tym roku miasto otrzymało kolejne wyróżnienie za przygotowanie 14,5 hektara kolejnych w okolicach ulicy Papieżka pod inwestycje. A więc my jesteśmy przygotowani, składamy oferty przedsiębiorcom, natomiast oczywiście recesja nie sprzyja budowaniu nowych zakładów. Ale przecież mamy dobre informacje, które włocławianie już pewnie częściowo znają, że właśnie czekaliśmy na ten podpis, że Rada Ministrów podjęła decyzję o włączeniu włocławskich terenów pod specjalną strefę pomorską. Czyli to Francuzi do nas przyjadą, no właśnie, panie prezydencie? Jestem przekonany. Co dwa tygodnie już mamy narady robocze. Składają dokumenty niezbędne, które prowadzą w końcowej fazie do wydania decyzji o zezwoleniu na budowę. Oni już przywieźli dwóch kooperantów, którzy będą dla nich produkowali komponenty do produkcji, którzy z nami już odbyli wstępne rozmowy i mówią, że tak, jak Francuzi wybudują, to oni na 100%, ale też pod warunkiem, że będzie strefa. Mało tego, w Indorama PET już wystąpiła do nas o włączenie ich terenu też do pomorskiej strefy i do naszej specjalnej strefy i gotowa jest w pewnej perspektywie czasowej
pobudować drugi ciąg technologiczny. Wika też zapowiadała inwestycje w Wika już warunkiem, złożyła swój akces u pani prezes Kamińskiej, że jest zainteresowana 10 hektarami gruntu w naszej strefie, gdzie będzie budowała w pierwszej fazie magazyny, w dalszej rozwijała hale produkcyjne. A więc perspektywa jest dobra, natomiast no, hamulce niestety były włączone na szczeblu warszawskim z przyczyn mi nieznanych, ale spuśćmy już kurtynę milczenia nad tym, dlaczego jakie były powody. Szczęście, że już w końcu minęły, podpisano i jest to... Będzie to właśnie możliwość naocznego przekonania się, jak stworzone warunki przez samorząd wpływają na ściągnięcie inwestorów. Natomiast samorządy nie mają innych możliwości. Myśmy wypełnili wszystkie, będziemy w dalszym ciągu rozwijać te czynniki, które powodują, że przedsiębiorcy mogą przychodzić. Mamy nową uchwałę o zwolnieniach od podatków od nieruchomości w zależności od ilości zatrudnionych. Mało. Wbrew pozorom tego, co głosi opozycja, my w 2013 roku będziemy mieli o 4 miliony mniejsze wpływy z podatków od przedsiębiorców w związku z nieuchwaleniem najwyższych stawek, jakie ministerstwo nam pozwalało. A więc to jest kolejny prezent dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, bo te 4 miliony pozostaną w kieszeniach rzemieślników, przedsiębiorców, tych wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą. To nie jest kwota bagatelna dla budżetu miasta, ale i myślę, że dla tych wszystkich, którzy musieliby się złożyć na te 4 miliony, jest też nie bez znaczenia. A więc jest to forma pomocy przedsiębiorcom. Natomiast, wie pani, no wczoraj słyszę, że wszystkie inwestycje, które prowadzimy, to są bardzo niedobre dla miasta, bo nie tworzą miejsc pracy, ale gdybym według radnego Bieńkowskiego budował tunel na ulicy Wienieckiej, to byłoby to miejsca pracy. Pani radna Olga Krut-Chorąziak, która mówi, że miejsca pracy i mieszkania. Jedyną propozycję, którą złożyła, to żeby miasto budowało park linowy. Znaczy nie wczoraj ją złożyła, ale wcześniej. To była jedyna gospodarcza ten. No więc proszę porównać. No pewnie jakiś bileter zatrudnienia. No, pewnie bileter by miał. No. Ale jednym pchem się krytykuje, że buduje drogi. I tym samym tonem się mówi, ale gdyby na Wienieckiej, no to byłoby to miejsca pracy. Miejsca pracy są. Przy wszystkich inwestycjach to, że inwestujemy, ja już tu w tym studio też mówiłem kilkakrotnie, to według przedsiębiorców informacji, które od nich uzyskujemy, to jest około 1000 miejsc pracy. Panie prezydencie, a jak pan rozmawia z przedsiębiorcami, bo na pewno takie rozmowy są toczone, to co oni mówią, co im stoi na przeszkodzie, żeby zainwestować właśnie w Ocoku, żeby zainteresować się tutaj tymi terenami u nas? Czy jest coś takiego, co ich odstrasza od tego Włocławka i wybierają inne lokalizacje? To znaczy, ja nie wiem, czy wybierają inne. Włocławscy nie wybierają innych. Natomiast my prowadzimy szeroką kampanię poza granicami kraju. Wystawiamy na targach, jesteśmy na wszystkich forach międzynarodowych. Jesteśmy znani jako miejsce? Tak, jesteśmy znani. Jesteś z całą pewnością. Sam nawet uczestniczyłem bodajże dwukrotnie w targach inwestycyjnych w Monachium. Bo niektórzy właśnie mówią, że wielu ludzi jeszcze w Polsce i za granicą nie kojarzy Włocławka jako konkretnego miejsca na mapie. Czy to... No, zawsze prawda jest gdzieś pośrodku. To znaczy, wie pani, my mówimy cały czas, jakie mamy formy zbycia terenu w naszej strefie. I pewnego pięknego poranka przychodzi do mnie jeden z radnych i mówi tak, wie pan, odbieram że z pełną życzliwością przed rozmawiać i troską o to, żeby się coś tu rozwijało. Nie odbieram tego w ogóle negatywnie. Mówi, wie pan, ale gdybyście sprzedawali ten grunt, a nie tylko dzierżawili. A w ofercie jest leasing, dzierżawa i sprzedaż gruntu. I tą ofertę rozsyłamy wszędzie. Przychodzi włocławianin i mówi, że wie pan, na pewno by już ktoś wszedł, gdyby mógł kupić grunt, a nie musiał dzierżawić.
A już o leasingu i o, to jest bardzo dobrą formą, bo raty leasingowe zaliczają się do finalnej sprzedaży, a w trakcie ma w kosztach. Mhm. A więc mamy właściwie wszystkie formy, a większość ludzi przychodzi i mówi, bo wy tylko dzierżawicie. To jest nieprawda. I to przychodzi radny, zatroskany. No tak, to buduje ten niekorzystny PR wokół tego, co się dzieje. Ale w mieście. Wie pani, to jest skąd tak, to się bierze? Ostatnie dane, które czytałem, są zatrważające, ponieważ okazuje się, że około 50% absolwentów gimnazjów nie potrafi czytać tekstu ze zrozumieniem. Potrafi czytać, ale bez zrozumienia. Ja myślę, że to zjawisko zatacza coraz szersze kręgi. Ludzie czytają bez zrozumienia lub nie czytają, słuchają, tylko słyszą. Albo słuchają trochę takiej głuchego telefonu z przedszkola, jak pani zapewne pamięta, na końcu wyszło, że babcia zjadła wilka, a nie wilk babcie. Więc myślę, że w tym jest pewna rzecz. Natomiast oczywiście nigdy tej informacji nie jest za dużo, stąd też my przecież od kilku lat jesteśmy, mimo że nie jesteśmy w pomorskiej specjalnej strefie, znaczy od wczoraj. Tak, od wczoraj po południe, gdzieś około godziny 17 to się stało, to od kilku lat jesteśmy na stronach. A więc właściwie najbardziej nośny czynnik, który, bo za zgodą pani prezes Kamińskiej jesteśmy na ich stronach i jesteśmy reklamowani jako strefa, ale jako Włocławski Park Przemysłowy. Natomiast recesja, tak jak powiedziałem, nie sprzyja. Mamy przykład Ostaszkowa koło Torunia, gdzie nie tylko nie powstają, ale są likwidowane. Japończycy wycofują się, a przynajmniej masowo zwalniają ludzi. Póki co to zostają niemal tak, same budynki. Tak, wszyscy cieszyli się, obserwowali z zapartym tchem szarpa no i wszystkie inne inwestycje w tym tak, miejscu. Tak, tak, teraz... Także trudno mówić w tym momencie, że sama oferta od razu zapewni, ale na pewno 2013 rok będzie rokiem, w którym zacznie się tam coś dziać pozytywnego. Ja powiem inaczej. Zresztą człowiek, którego bardzo szanuję, pan prezydent Grudziądza, Robert Malinowski, mówi, słuchaj, co masz niecały rok Park Przemysłowy, a u mnie pierwszy, który przyszedł zapytać, jak ja zrobiłem, to, który przyszedł zapytać o warunki, to po 3 lata upłynęły. A więc to nie jest jakaś tam nadzwyczajna historia. Się zdziwił, że ja jestem tak silnie atakowany po roku, że jeszcze nie stoją tam zakłady. Jak mówi, do mnie po 3 latach pierwszy się zgłosił. Włocławek ma to nieszczęście, że ten park przemysłowy zaczęliśmy z 5 lat za późno robić. Gdyby 5 lat wcześniej zaczęto tę inwestycję, to wtedy jeszcze była koniunktura na powstawanie. Właściwie jak myśmy zaczęli budować, to koniunktura zaczęła lekko spadać, ale przecież stare porzekadło, jak zwalniają, to będą zatrudniać. Powinno nam przyświecać. A więc skończyć. Kiedyś się musi skończyć i pytano mnie, no dlaczego pani inwestuje pieniądze w uzbrojenie terenu pod przemysł, kiedy przemysł się zwija? Ale kiedyś no będzie tak, się ale nie rozwijał, możemy ale... usiąść i czekać, aż wszystko się zwinie. No, no bo ma pani rację, podejściem... bo przecież wtedy przyjdzie przedsiębiorca, powie, dajcie mi teren z takim uzbrojeniem, ja będę budował zakład. A my mówimy, no dobrze, pan poczeka, bo za 3 lata go uzbroimy. No więc sobie pójdzie wtedy gdzie indziej. A więc my jesteśmy przygotowani na zakończenie się kryzysu gospodarczego w Polsce. No i może wreszcie będzie ta droga, na którą tak wszyscy czekamy, prawda? No bo zapowiadają, że ta autostrada powstanie, więc to nasza jedynka. No tak, autostrada jest może się tak moim wpisze ta inwestycja poza właśnie moim w tą zasięgiem, naszą strefę. Choć muszę powiedzieć, że to zastrzyk na budowie autostrady spędzam sen z powiek, mimo że jest na terenie miasta, ponieważ myśmy rozmyślnie przełożyli jedynki na 2013 rok, ten newralgiczny etap, że tranzyt cały pójdzie już po autostradzie. Trudne dni, tygodnie i miesiące przed nami, choćby w momencie rozpoczęcia remontu mostu na Zgłowiączce, bo cały tranzyt w lato nad morze... Utkniemy w... Niestety. I to jest to, co spędza mi sen
z powiek i to jest to, co mogę zaliczyć do porażek, choć nie ja bezpośrednio się do niej, ani włosławianie się do niej nie przyczynili. Natomiast to, co utrudni nam życie w roku 2013 i to znacząco. Panie prezydencie, no właśnie, to jest ta porażka, a sukces? Największy sukces minionego roku? Największy sukces. To te wszystkie inwestycje toczą się przyzwoicie. Natomiast zgodnie z planem. Natomiast uważam za taki największy sukces to, że trwa przebudowa drogi krajowej nr 1 na terenie miasta. Bo to samo konsorcjum, które miało budować autostradę od Kowala do Czerniewic, tych toruńskich Czerniewic oczywiście, jej nie buduje, budowało włocławską jedynkę. Był okres spowolnienia budowy na włocławskiej jedynce, na co byłem krytykowany, ale autostrady nie buduje się w ogóle. A więc kolejny przetarg od później znacznie realizacji inwestycji. Tak, a to, że myśmy byli przewidujący i zawarli pewne zapisy w umowie, za które, nie ukrywam, byłem wcześniej krytykowany, spowodowało, że mam furtkę, która pozwoliła mi na kontynuację robót bez przerywania, bez ogłaszania nowych przetargów i prace się toczą. I to uważam za sukces, pewnie w jakimś mierze i mój osobiście, ale całego zespołu, z którym pracowaliśmy nad konstrukcją przetargu i konstrukcją umowy do przetargu, którą żeśmy złożyli. A jak jestem przy inwestycjach, to właśnie taką czarnym punktem jest przebudowa ulic i infrastruktury na Starym Mieście. Tam niestety... No właśnie, bo tam układali kostkę, zdejmowali kostkę znowu układali. Tam niestety trafił nam się wykonawca gorszy niż ci, którzy nie budują autostrady. No bo tam ci zbankrutowali. Ten niby nie zbankrutował, natomiast jest fatalny, jeżeli chodzi o jakość, organizację pracy. I to zdejmowanie, zakładanie kostki polega między innymi raz na wadliwym ułożeniu kostki na niektórych odcinkach, ale wykonawca jest tak fatalny, że zrobił kanalizację i zanim położył nawierzchnię, to już ją sam połamał. Po odebraniu. My podejrzewając, że tam się dzieją rzeczy dziwne, przed odbiorem wpuściliśmy w kanalizację kamerę, są w tej chwili takie możliwości, sfilmowaliśmy, okazuje się, że jest pozarywana, syfonowana, nie będzie odbierała. Stąd też wstrzymałem płatności. My w tej chwili zablokowaliśmy prawie 2 miliony złotych wykonawcy. Nie płacimy, nie dokonujemy odbioru do usunięcia wszystkich wad. I teraz wykonawca musi na własny koszt zdjąć tą kostkę, wykopać te rury, które włożył, ułożyć od nowa pod naszym nadzorem, ponownie położyć. Prześwietlimy jeszcze raz, czy znowu nie połamał, budując nawierzchnię. Ułożyć należycie kostkę i dopiero wtedy mu zapłacę po potrąceniu wszystkich opóźnień. I to jest uciążliwe dla mieszkańców. Ja ich zresztą publicznie przepraszałem kilka razy, ale cóż, no ja tak, mogę. Bo ten ciężki na kolana sprzęt, i go nie wezmę i nie złamię. No. Tak. Natomiast jestem namawiany, bo nie płacę. Nie zapłacę żadnemu przedsiębiorcy, który nie wykonał rzetelnie pracy. Straszy mnie sądami, ja już przywykłem, że mnie straszą różni ludzie sądami, w tym i radni. Nie zapłacę, nawet gdybym miał stanąć przed sądem, pewnie tak się skończy, bo spór się skończy przed sądem, ale nie wydam ani jednej złotówki publicznej na bubel. Na bubel. Trudno, musimy to wszystko przecierpieć, ten trudny moment, ale póki co 2 miliony leży w kasie miasta. Odsetki rosną miastu, a nie przedsiębiorcy, którzy wyprodukował bubel i chce za niego pieniądze. Po prostu nie zapłacę. Przepraszając jeszcze raz, myślę, że znajdę zrozumienie, że po prostu nie chcę wydawać społecznych pieniędzy na źle wykonane prace i wszystko to, co się tam dzieje, dzieje się cały czas na koszt przedsiębiorstwa, które wygrało przetarg. Niestety fatalne przedsiębiorstwo nam się trafiło, ale takie są uroki przetargów publicznych. To panie prezydencie, jeszcze tak na koniec. Największe inwestycje do realizacji w przyszłym roku? Oj, kontynuacja tych, co mamy. Mamy przecież wielkie przedsięwzięcia, ciąg dalszy jedynka.
dokończenie Kapitulnej, przecież z kolejnym tunelem na Kapitulnej to jest duże przedsięwzięcie za 65 milionów przecież. Dwa, no, na to czekają włocławianie od lat, przebudowa teatru. Powstanie naprawdę nowoczesny, współczesny obiekt, który będzie spełniał wszystkie wymogi. Dalej adaptacja budynków pofabrycznych na browar. Myślę, że to będzie też perełka i architektoniczna i mam nadzieję, że ludzie kultury wypełnią to wszystko właściwą treścią. Jak zapowiadają, czekają z niecierpliwością. To też jest końcówka przyszłego roku. No i przyszły rok. Duża marina przy Zgłowiączce, która da możliwości wszechstronnego rozwoju sportów wodnych od wyczynowych po rekreacyjne i jednocześnie da bazę zabezpieczenia, a więc WOP, Policja Wodna, wszyscy będą tam mieli siedziby, a amatorzy dobrej kawy będą mogli siedzieć na tarasie, podziwiać przepiękną polską Wisłę przy filiżance dobrej kawy. Panie prezydencie, w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć tego, żeby za rok o tej samej porze panu bilans również wyszedł na plus. Dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że to będzie dobra wiadomość dla wszystkich włoszczowianych, którzy z niecierpliwością czekają na efekty tych inwestycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.